The stage is set. How many lies would you tell to be human? Hej, cześć, siema na wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Lies of P. Na start którego będziemy lecieli na ulicę Rosy Izabel. Tak sobie czekam na szybko, czy ktoś ma coś nowego do powiedzenia, ale... At the house of Anini, even... I always welcome. Tutaj oczywiście świeci na złoto, bo mogę zmodyfikować którąś rękę. Tutaj potrzebuję dwóch. Ale wiecie co? Jak teraz tak chodzę z tym flambergiem, no to może go sobie ulepszę. Bo zresztą jak będę chciał sobie się bawić to zmienianie, no to będę do drzewa latał i sobie to wszystko... resetował. Dobra, ulica Rosy Izabel to było piętro i to było chyba tam. Sprawdźmy, czy mnie pamięć. Czekaj. A nie, nie, przepraszam, to było tam. Z tamtej strony. Więc dobrze, otwieramy. Do nowej lokacji. I mamy ten nasz placek treningowy. I przechodzimy. Jesteśmy na ulicy. Wejście na ulicę Rosa Izabel. Rosa Izabel Street, the entertainment district. You might call it extravagant. Operas, operettas, street concerts, all running 24/7. Adelina Corday, the singer in the red dress. Oh, she was the most famous of them all. The legendary prima donna. Well, I'm not sure if she's still alive, so while the past tense makes sense, it's... yeah, it's getting a little depressing. Troszkę. Stargazer aktywny. Wieża, Wiedźmy i Księżniczka. Ostatni występ Adeliny, królowej Primadonny. Poznaj tę płomienną historię. Obyśmy nie poznali jej na własnej skórze. Jak ktoś tu kaszle, słyszę. Są marynetki. Ja na razie takie podstawowe widzę. A coś jeszcze jest? Czy, bo coś fajnego można wykończyć. Tego nie jestem w stanie stwierdzić. Co jeszcze? Narzędzie do napraw. Dobra. Widać ten upgrade płomieni. Księżyca i półksiężyca mu się też przyda. Tutaj zablokowane przejście oczywiście. Nie, kuń! O kurde, czemu?
Czemu kuń? Panu trupów ja się akurat koniem będę użalał. Szczkic artysty. Marionetki to najwspanialsze z istot. Nawet ich twórcy, ludzie, wydają się przy nich niekompletni. Dzieła doskonalsze od twórców. Twórców, którzy ich stworzyli. Kogo więc należy bardziej chwalić? To jest szkic? Bardziej krótki poema bym powiedział. Dwa skróty już znalazłem. Proszę, marynetkę kamikadze. Trochę wątpię, że da się powstrzymać damage z tej eksplozji, więc może nie będę próbował. O, i tutaj jeszcze skrót mamy. Ostra runa. Jacie, ile tu jest popetów? Takich mocniejszych chyba. To może to nie jest skrót, może to jest po prostu zejście dalej. No, chyba tak. Dobra, to zanim pójdziemy tędy, zobaczmy te... Czekaj, nie tutaj. Te dziurę tutaj. Raport specjalny, wyznanie obcokrajowca. Alchemicy wprowadzili kret w złotą epokę. Nikt temu nie zaprzeczy. A co, gdyby zamiast złota sprowadzili nań bezprecedensową tragedię? Jako dziennikarz otrzymałem zaskakującą wiadomość od informatora, który sam niegdyś należał do alchemików. Dotyczy ona przybysza zza oceanu, alchemika z Dalekiego Wschodu, który był onegdaj sławny na cały krat. Poznał sekrety organizacji i ją opuścił, a dziś ze strachu o swe bezpieczeństwo skrywa się pod nową tożsamością. O, czyżby Gianjo? Relikwia Trismegistosa nie jest zwykłą kopalnią Erga, to niebezpieczne miejsce. Moje źródło twierdzi, że alchemicy mają ukryty motyw, którym nie jest wcale dobro miasta, oraz że mają szalenie ryzykowny plan odnośnie Erga. Ta spiskowa teoria, zgodnie z którą mogłyby zginąć setki ludzi, zdawała się niedorzeczna, jednak otrzymane przeze mnie dowody wyglądają zaskakująco wiarygodnie. Jako reporter spędziłem w towarzystwie mojego informatora wiele miesięcy, poznając mroczną stronę kratu. Zamierzam przedstawić raport dla dobra mieszkańców miasta. Reszta jest poważnie uszkodzona. Publikacja tego tekstu została zakazana ze względu na zawarte w nim fałszywe informacje i nawoływanie do społecznych niepokojów. Reporter Medoro został ponadto bezterminowo zawieszony w prawach i obowiązkach dziennikarza naszej gazety. Przepraszamy obywateli za wszelkie zaistniałe kłopoty. Oho, coś mi się wydaje, że to nie jest, że to było zakazane przez to, że goście po prostu pisał prawdę. Bez jaj, serio? Bo jak to się robi? Takie marynetki też tu mieli? Dzieci? Znaczy dobra, my powinniśmy to aż tak dziwić, bo już mieliśmy zadanie z marynetką dziecka, tylko co jak co, ale tamtej marynetki... Tamta wygląda bardziej jak lalka, nie jak taka marynetka. Zbiornik Legionu. Ty, w sumie właśnie, a propos. Zostanie jeden. Czemu by nie? Fragment jasnego Ergo. Dobra, mogę iść na górę, mogę iść na dół. To pójdziemy najpierw na dół. Tak jak moc wielkiego miecza. Okej, ostrze piły. Też fajnie. Tutaj nic nie ma. Tu. A, tutaj mamy to przejście, do którego sobie drabinkę z góry zrzuciłem. Spoko. Dobra, to co jest na górze w takim razie? Skrót czy coś innego? Jest chyba i skrót, i save. Okay.
Co jest w sejfie? Wtyczka Legionu! Dziękować! Okej, okay, to jest to przejście. Zajebiście! To mi się podoba akurat. Takie skarby to ja mogę znajdować codziennie. Dobra, i co jeszcze mam tutaj sprawdzenia? Tam na górze, no to zobaczmy to od razu. Śpię? O, tam nieźle ktoś tego typa załatwił. Katalizator baśni. Granat odłamkowy, okej. Tutaj fragment promienistego ergo. Się raczej nie przesłyszałem teraz. Jak nic, jakiś śpiew tylko słuchać, taki operowy. No teraz nawet wy to musieliście słyszeć. Afisz wieży wiedźmy i księżniczki. Uwielbiana przez publiczność komedia, przez publiczność i krytyków komedia. Opera Estella zaprasza na końcowy spektakl. Zobaczcie ostatnie dzieło najwybitniejszego pisarza kratu Coppeliusa Campbellena, a także ostatni występ Adeliny Corday, szkarłatnej aktorki, największej primadonny naszych czasów. Czekają na was najwspanialsze przygody złej czarownicy, szlachetnego rycerza i księżniczki cudnej niczym kwiat. Zapraszamy na spektakl, który bawi, wzrusza i trzyma w napięciu. A tak, coś trzeba będzie można pogadać. To... Dobry. Why? Ah, my stalker friend. I was worried the puppets had come back. They're demons. They won't give us a moment's peace. Even an elderly lady like me. They wouldn't even let the dead rest if they had the petrification disease. Drives a lady to drink, it does. Which reminds me, I could use a proper tipple. There's a wine called La Bleuie. When I was younger, they called it the Ruby of the Heavens. I'm sure there's still some left in the wine cellar at Lorenzini Arcade. You're an enterprising lad. Bring it to me and I'll give you something nice in return. Okej, okay, mamy questa w takim razie. Ja nie mam bladego pojęcia, gdzie jest ten cały pasaż Lorenziniego. Co nie powiem, troszeczkę utrudnia mi znalezienie go. Chociaż kto wie, może jest to następna lokacja, do której musimy się dostać. W sensie, przechodząc przez tę ulicę, trafimy właśnie do tego pasażu. Dobra, ale póki co, to musimy iść tędy. Czy tutaj coś się dzieje z tyłu? A kurde, patrzcie, miałem nosa. Dobra, tego fragment ośniewającego ergo, więc to nie jest też takie... Dobra. O, świetnie, pewnie, jeszcze taki mi brakuje. O! Dobra, tego się nie spodziewałem, dobra. Uż ty! Skubacze. Gin. Dobra, wypróbujmy ten granat teraz. Zamiast tego sobie go wsadzę. Gdzie on jest? Tutaj. Granat odłamkowy będzie po raz pierwszy wykorzystany. Okay.
No jasny gwint! Congratulations, you played yourself. Kurde! Boże, stałem w miejscu przez to, że nie zmieniłem sobie na leczenie i kurde... Zamiast się wyleczyć, to zrobił co? To zrobił to. Cyk, cyk. I nawet nie mogłem go w bok ruszyć, bo jak on to robi, to się nie może ruszyć nawet. Ja pierdzielę, bo to jest jedna rzecz, której właśnie nie lubię w takich przedmiotach. Znaczy, w tej grze właściwie. Bo w Soulsach, jak się jakiś przedmiot mi skończył, to znikał z tego wyboru. Tutaj niestety tak nie jest. A szkoda. Naprawdę szkoda. Jednej tej, bo oczywiście szansa na to dodatkowe leczenie jest szansą. Pewnie, no kurwa mać, pewnie procentową. No i dobra, jedna ukrywa. Niestety. No tak. Jebany cymbał, kurwa cymbał, kropka exe. Dobra, teraz kogo by tu wymierzyć? Tego? Jak je chybiłem? Ale na szczęście udało mi się zebrać. Może odzyskać ergo. Tu jest skrót do odblokowania, tylko z innej strony. Ale zobaczmy, czego pilnowali. Było to warte tych bagatela czterech zgonów. Szabla tancerki. Okej. Okay. Szablę samą mamy, ale szabla tancerki może być inna. Zobaczmy. Szabla tancerki. Atak ogólnie jest niższy. Wszystko jest niższe. Jak poza obciążeniem. Czy dobra, obciążenie jest też niższe, ale to akurat zaleta. Cięcie z odskrót prawej gardy to już było. Głownia miecza, głownia szabli tancerki w kształcie półksiężyca używana przez tancerki ze wschodu. To piękne ostrze przypomina dzieło sztuki. Tancerki wschodu słyną z tańców wykorzystujących szable. Ich taniec z szablami wymaga krzepy i techniki, dlatego też jest nazywany sztuką siły i piękna. Rękojeść miecza, i oczywiście nie ta opcja, z rękojeści miecza zwisa przykuwająca uwagę dekoracja pasująca do tańca z mieczem. Tańcz w świetle księżyca, błagaj niebiosa, by mój lub powrócił, gdy wiatr rozwieje piaski. Pilnuj, by głowa mojego lubego nie spadła na ziemię pośród łez. Fragment poematu pozostawionego przez wschodnią tancerkę ostrzy. Okej. Okay. Nie powiem ci. Interesująco. Oho, chyba się mini boss szykuje. Chyba się mini boss szykuje. Za duża arena, żeby tu się nic nie działo. Dobra, najpierw zobaczmy, co się tutaj schowało. Wrzucone ogniwo, jak miło. To jest to do odblokowania. A, to w ogóle nie wygląda podejrzanie, co nie? Oh, what a beautiful puppet you are. I can hear your springs even if you try to hide them. Musicians have keen ears, you know. Would you like to sing for me like your friends?
I have a feeling the sound of your cries will be especially sweet. Let's have an encore performance of Pain for the Red Actress, Adelina Corday. I dedicate this performance to my sister, Adelina! Aha. Widzę szermierka, ale nie ma miejsca. Bank w ogóle mnie nie trafia. Dobra, to było ładnie, nie powiem. Okej, to chyba porządnie nauczyć skórę, mi się wydaje. You stole my sister from me, rotten puppets! Ale proszę, już się przydaje unik przy powaleniu na ziemię. Kurde! Patrzcie, on ma jakieś riposty, widzę! You stole my sister from me, rotten puppets! Kurde! Płoń! Czemu nie chcesz płonąć? Może nie? Dobra. Spoko. Kurde, prawie mogę zrobić śmiertelny cios. Czy tam podstawa po prostu. Jest! Weszło. No, trochę niewiele jej to wzięło. Ale broń już w ogóle prawie rozwaliłem. Scream the Requiem for me, if you would. Ale patrzcie, kurde, broń rozwalona, ale babka i tak dalej sobie nic nie radzi. No i z tego rapiera to już dostał kiku. A kurde, muszę sobie naprawić broń. O, ale okej, widzę, ona jest na tyle miła, że mi na to pochwala. No to jeszcze sobie na ostrze śpię, czy na ostrze. Fale. Czemu nie mogę wykorzystać tego? Czemu nie mogę zablokować? Za blisko ściany jest. Jakaś francuska opera leci w tle, nie, słów nie rozumiem, bo tym bardziej jak tytuł nie znam. Kurde, już mogę lecieć wciąć. No chodź, chodź. No, tylko bez przesady. Wszelki wypadek. Nie mam pojęcia, jak ona spróbowała, nie? Ale jestem wdzięczny za to. Dobra. To też odnawia powoli. Niestety to odnawianie z kostki to nie jest to samo co ryż w Sekiro. Znaczy, twój ryż, ta granulka. O! Kurde, już prawie ją mam. Jeden cios! No, kurde, serio dałem się tak... Jest!
attire as your sister. As promised, we always match. Okej. Przyznam, to było dziwne. To była, rozumiem, kiedyś siostra, to była siostra tej całej aktorki, tej szkarłatnej damy, tak? Ale czemu jej tak nagle odbiło? Incydent w posiadłości Rose, niewyjaśniona tajemnica. Miasto Krat postanowiło zamknąć ostatecznie śledztwo w sprawie dramatu, do jakiego doszło w domu opieki Monad, znanego także jako posiadłość Rose. Ma to na celu zapobiec chaosowi związanemu ze rozpowszechnieniem się zespołu petryfikacji. Jak dotąd brak informacji, aby ktokolwiek ocalał. Zespół petryfikacji to zabójcza epidemia, jednak ostatnio zaczęła się rozprzestrzeniać w niespotykanym tempie. Administracja odpowiedzialna za kwarantannę przypuszcza, że za nową mutację odpowiada zespół petryfikacji. Dom opieki Monad, niegdyś szkoła z internatem dla dzieci ze slumsów, do niedawna był domem rodziny Monadów, a także licznych uczonych i uchodźców. Potwierdzono, że przywódca alchemików, Valentinius Monad, zginął w trakcie tej katastrofy. Będzie to poważny cios dla alchemików. Ciekawe. Oho, tutaj sobie skrót odblokowujemy. Już poznaję to przejście. Chęcią. I tu jest gdzieś motylek, którego też z chęcią wyczaję. Jest. Okej. Okay. Księżycowy kamień półksiężyca kolejny. Bryła słabego ergo. Też kolejna, powiedzmy, do kolekcji. No i nic poza tym, z tego co widzę. Nie powiem, chciałbym zobaczyć, to jest jakiś Stargazer, ale to chyba może nie ściętej głowy trochę. Bóg odprosiony atrybut. Okej. Okay. O, a jednak nie, dobra. Jednak mamy Stargazer. Spokojnie. Niechaj największa chwała tego stulecia przypadnie szkarłatnej aktorce. Komu innemu moglibyśmy oddać cześć. Tak, totalnie niepodejrzane, co nie? Okej, już 6 owoców mam na drzewku, spoko. Chyba, mordo, kim jesteś? You're walking about in a place like this. You must be a stalker. Can I ask you a favor? My wife's body lies on Rosa Isabel Street. There was a fire, and I couldn't reach her through the flames. I know she's gone, but I hate to think of her just lying there. Would you bring me her belongings? Then I'd have something to remember her by. Thank you. Small kindnesses like this give me something to cling to. Her body is on Rosa Isabel Street. She used to look so beautiful in her black dress. I miss her so much. Every day is harder than the last. Please, bring me her belongings. To nie jest ten ziomek, który się hajtnął z marynetką? Tak coś kojarzę. Tę notatkę, że jakiś gentleman J, czyli chyba to on się nazywa Julian, z tego co widziałem, to by nawet pasowało. Szybki zwiad tutaj zrobił, co się tu może kryć. Dobra, szybka wymianka. Legion na kółka zębate. Troszkę, że go to nie zabiło, no ale nie mogłoby być aż tak łatwo, prawda? Uciekł.
Nikogo nie ogniwam, bo głazem. Czy raczej kawałkiem cegły. Znaczy, powinienem bardziej powiedzieć. Kolejny drzem mordę, nie wiadomo po co. Awaryjna ochrona. Tutaj jak zeskoczę, to przeżyję. Kamyki w prosto. I da się też tego przejść na spokojnie. Kurde, nie powinienem już tak biegać, bo kiedy kończy mi się czas odcinka. Właśnie, bo jeszcze muszę zrobić sprawę. To jest trochę nierozsądne, że tak tutaj biegam, ale to czas tu mogę tak leciutko sobie pozwiedzać. O proszę, mocniejsza. Żeby cię. Ha! Nie ma tak wciskać unik tego po to, żeby gra ci napluła prosto w ryj. Dobra, idziemy tam jeszcze raz. To jest kolejny przeciwnik, który bazuje, widzę, na seriach ataków. Nie wiem, czy mi się to podoba, czy mnie to wkurza. Bardziej spadnie. Proszę Państwa, dziękujemy. Wróćmy może do tego ogniwa. Skoro sama gra mi je tak chętnie daje, może się przyda na tamtą babkę. No niestety leczenia za darmo nie było. No szkoda. Widzę. To jest pewnie kolejny przeciwnik po prostu trochę mocniejszy, który będzie się na mnie tutaj respił. No nie. No takaś cwana. Tylko zębata mi zostawiło. Świetnie, potrzebowałem tego. Tak chodzę, myślę, jakiś skrót może znajdę, ale raczej nie, bardziej eksploruję coraz bardziej te lokacje. A, widziałem cię. Była tam, nagle się teleportowała do mnie. Co to miało być? Ale kurde, proszę bardzo, takie pułapki się, przyznam, nie spodziewałem. Ale mówiłem wcześniej, mówiłem. Jakieś chyba 10 minut temu wspomniałem o tym.
Co jak będzie, jak mi te właśnie kamikaze w trakcie tego się pojawią? W takiej zwykłej eksploracji. Czy tam, czy w eksploracji, w trakcie walki po prostu. Radź sobie! Jesteśmy po drugiej stronie. No ciekawe, co się stanie z tą kulką, jak tylko się tu pojawię, prawda? To jest strzelający. I to jeszcze strzelający amunicją przebijającą. Świetnie. No przeze mnie taki akcent na końcu odcinka chciałem zostawić, no ale dobra, trudno. Nie będę teraz się tam cofał, bo to szkoda i mojego, i waszego czasu. Tak więc dobrze. Ja się teraz tylko na szybko cofnę do hotelu, zbiorę sobie owoce. A propos, ile w sumie zostało? Okej, za minutę będzie kolejny. No to akurat zbiorę 7. Dobra, ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Lies of P. Cześć!